się Zaczęło w Polsce Piastów. Witamy was w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Mam na imię Borka, a ja mam na imię Sambor. Opowiemy wam wspólnie o tym, jak żyli ludzie w Polsce Piastów. Usiądźcie sobie wygodnie, a my zaczynamy. Widzieliście kiedyś prawdziwą zbroję? Łatwo zauważyć, że bardziej pasuje na dziecko niż na dorosłego mężczyznę. Dlaczego tak jest? Ludzie byli wtedy niżsi. W czasach pierwszych piastów mężczyźni mierzyli najczęściej około 165 cm, a kobiety 155 cm. Taki wzrost mają obecnie dzieci w wieku 12-13 lat. To nie znaczy oczywiście, że nie było wówczas wyższych ludzi. Pewien angielski król Ryszard Lwieserce miał podobno ponad 190 cm wzrostu. Bez wątpienia mógłby grać w koszykówkę. Współcześni trzydziestoparolatkowie to bez wątpienia młodzi ludzie. Ich rówieśnicy w czasach pierwszych piastów uważani byli jednak za starców. Tylko władcy i członkowie najbogatszych rodów dożywali bardziej sędziwego wieku. Ogromny wpływ miała na to lepiej zaopatrzona spiżarnia. W ogóle bogatszym ludziom żyło się po prostu lepiej. W porównaniu do swych poddanych, władcy umierali często po pięćdziesiątce. Prawdziwym rekordzistą był potężny, możnowładca władca Piotr Włostowic. Żył ponad osiemdziesiąt lat. Fajnie być dzieckiem, prawda? Dzieciństwo we wczesnym średniowieczu nie było błogim i szczęśliwym okresem życia człowieka. Rodzice nie poświęcali dzieciom wiele uwagi. Maluchy pętały się zwykle między nogami. Niestety bez konkretnego celu i pożytku. Stawały się bardziej przydatne, gdy nieco podrosły i mogły pracować. Chłopców nazywano wówczas otrokami. To słowo oznacza również niewolnika lub kogoś ciężko pracującego. Tak naprawdę człowiek do końca życia musiał stawiać czoło wielu obowiązkom. Tysiąc lat temu większość polskich ziem pokrywały gęste lasy i bagna. Obszarów nadających się do zamieszkania przez człowieka było wówczas niewiele. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Przyjazne dla grzybiarzy lasy, tak dobrze Wam znane z pieszych wędrówek, to nic w porównaniu z dawnymi, nieprzebytymi puszczami. W głąb owych pustkowi nasi przodkowie w ogóle się nie zapuszczali. Grody i wsie budowano na niewielkich, bezleśnych wyspach. Gęstość ówczesnego zaludnienia określa się na 4 do 6 osób na kilometr kwadratowy. Dziś to ponad 120 osób. Czy słyszeliście kiedyś o diecie bezglutenowej? Polega ona na unikaniu produktów, np. chleba, ciastek wyrabianych z niektórych zbóż, najczęściej pszenicy. Taka dieta jest dzisiaj bardzo modna. Co ciekawe, dla naszych przodków była czymś naturalnym i powszechnym: warzywa, różne rodzaje kasz stanowiły główne menu. Wypiekano za to pszenne chlebki zwane podpłomykami. W związku z tym, że tego rodzaju zboża nie uprawiano zbyt wiele, placki podawano na bogatych stołach. Nasi przodkowie w naturalny sposób dbali również o higienę. Nie było wanien ani pryszniców, więc najczęściej kąpano się w rzekach i jeziorach. W ogrodach znajdowały się łaźnie. Do mycia służyły specjalne zioła o właściwościach pieniących, na przykład mydlnica lekarska. Zęby czyszczono sadzą z ogniska. Zamiast szczoteczek lub wykałaczek używano rybich ości. Korzystano z kościanych grzebieni do czesania włosów, pilniczków do paznokci czy łopatek do wyciągania brudu z uszu, a nawet pincety do depilacji. Pamiętajmy jednak, że o higienę tak naprawdę dbali tylko najbogatsi. W państwie pierwszych piastów nie było złotówek ani papierowych banknotów, tylko srebrne monety, denary. Pieniądze robił mincerz, który podróżował razem z władcą. W pilnych sytuacjach Mincerz siadał przy swoim warsztacie i robił dla władcy tyle monet, ile było trzeba. Podczas rozmaitych transakcji handlowych posługiwano się wagami. Dlaczego? Bo cena na przykład kurczaka nie wynosiła dwa denary, a dwa gramy srebra, z którego wybito cenny krążek. A jeśli okazywała się zbyt ciężka niż ustalona cena, wówczas odcinano od niej kawałek i wszystko się na wadze zgadzało. Jeżeli ktoś nie posiadał denarów, rzucał po prostu jakieś srebrne błyskotki. To już koniec naszej opowieści. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Papa, pa. Do, do zobaczenia. zobaczenia.